Dobra, rozstawię pułapki. Idźcie montować kamerę, ja was obserwuję. O! Jezu, to pułapkę rozstawia, ja się wystraszyłem. Znowu jakiś dźwięk dziwny. Tam daleko masz światełko, zobacz. No, to teraz jesteśmy bezpieczni. Okej, widzę was na kamerze 0. Jesteście przy przyczepie, okej. Poukrywałem kamery w krzakach, tak żeby były niewidoczne dla Rake'a. Teraz Rake nie zauważy. Gdzie jest nawet ta kamera, kurczę? Ja nie wiem, ja kamera numer 3 i do spania. Kamera numer 3 w ogóle jest w dziwnym miejscu. Kamera numer 4... A, kamera numer 4 jest zaraz za tą bramką. Czemu jesteście w przyczepie? No idźcie! No ja nie idę, ja się boję. No bo czekaj, no chcieliśmy zobaczyć jak to wygląda z kamerami sytuacja. To no, bardzo, dobra, też chcę zobaczyć. To ja wychodzę. Dobra, jak się zmienia kamera? Strzałka... Jezu, myszką. Ja idę... Ej, myszką mnie. Zdezaktywował nam kamerę. Idę ją zamontować. Którą kamerę zdezaktywował? Kamera 0, okej. Zaraz będzie ostatnia kamera zamontowana. Tylko 4 kamery są? No, zobacz teraz, ostatnią kamerę. No jest. O, cześć! O, masz! Ej, tylko 4 kamery? 5 kamer zamontowanych to mało. Bo tylko tyle można, to jest max. A, to wszystkie. Tak, wracam do was. Pilnujemy cię jakby co. No, jesteśmy w przyczepie. Kamera numer 0 teraz. No nie, nie ma nic ciekawego. Nic się nie wydarzyło. Może poczekajmy do kolejnej. A można tu spać, czy nie można? Nie, niestety nie. Musimy iść upolować Rake'a, no nie ma innego sposobu. Łatwo ci powiedzieć, upolować Rake'a. Trzeba go upolować, moi drodzy. Także wychodzimy wszyscy. Czy jedna osoba tylko... Au! No dzięki, Bladi. No to zrobiłem zabezpieczenie na wejście przez ten. No i znowu straciłem życie przez ciebie. Oj tam, oj tam. No. Ej, patrz, tu też mamy ten... Trojana. No to jest ognisko, może Trojan to ognisko jest tak naprawdę. Chodźcie, idziemy polować. To są akumulatory do ogniska. Tylko uważajcie na moje pułapki, które tu zamontowałem, żeby no Rake nie mógł zaatakować naszego obozowiska. Poukrywałem w krzakach, żeby było trudno dla niego dowidoczne. Wow, ty podstępny Maxie. Max, nie rób tak, ja tak nie robię. No. Patrz, jaki Max niedobry jest, nie? No. Zabezpiecza. On zaznacza ślady, żebyśmy mogli wrócić do okruszki rzuca. Cip. Rejku. Ej, coś, jakieś światło, może... Ej, patrz, to jest kamera nasza. No gdzie jest Rake? Musimy iść chyba w las, on chyba najbardziej lubi atakować w lesie. Ej, patrz, co znalazłem! O, tak. Strzelba! Fuck! Mogę snajperkę. Ej, 2 bronie już mam, super. Strzelbę i snajperkę. O! Chyba, ej, strzelba chyba lepsza, co nie? Czy gorsza? Nie wiem. Bo nie trzeba przybliżać. Strzelba lepsza, bo nie trzeba przybliżać, Admiros, wiesz? A snajperką trzeba przybliżyć, żeby strzelić? Tak. Tak. No co wy? No. Jeszcze to przybliżanie jest okropne. Bo snajperka jest po to, żeby z daleka zdejmować, co nie? Na przykład Admiros jest na budce obserwacyjnej, tak jak wtedy, a Maciej nigdy więcej na budkę obserwacyjną. O nie. To chodźmy na budkę. No. A Max jest przynętą. Właśnie, może Rake lubi budkę, idziemy do budki szybko. Nie lubi, ja nie lubię. A może jak jesteśmy w stadzie, to Rake nie atakuje, on czeka jak będziemy sami. No to na pewno. Strzelajcie do niego! Dobrze, dostał. Trafiłem go. Ale mnie wystraszył. Jezu, mówiłem, żeby nie iść do budki. Mówiłem, żeby tu nie iść. Gdzie on pobiegł? No nie w tamtą stronę. Ja widziałem, chodźcie, za mną. Gdzie? Okej, tam pobiegł. A on się nie teleportuje, tak jak Slender? Nie, on sobie idzie, on sobie cały czas chodzi. Tutaj gdzieś cały czas. Tak, wtedy pobiegł, na pewno. Tak mniej więcej gdzieś tu. Dobra. Bierz go, Admiros, bierz go! Ja już strzeliłem do niego, go trafiłem raz. A ja 10 razy go trafiłem, ale przeżył, kurczę. A nie można na niego jakąś pułapkę nastawić, typu sieć czy coś takiego? No w multi tego nie ma, no w singlu w sumie też nie było. Ej, znalazłem, patrzcie, jakiś obóz znalazłem. O, to jest nasz. Chodźcie. Ej, jak może tam znajdziemy pomoc jakąś. No na pewno. To jest nasz obóz. No proszę cię, Max, ja pamiętam gdzie był nasz. Ej, kurczę, patrzcie, kamera jest dezaktywowana. A to gnój. W obozie był, mimo że nastawiłem tyle pułapek. 2 kamery są nieaktywne. Spał w naszym łóżku. Co? I mył z naszym płynem do mycia naczyń. I jadł z naszych misek. I napił się naszej kawy. O nie! O nie! Teraz jest tak pobudliwy. O. Tylko nie to, no tego po Rake'u się nie spodziewałem. Sprawdzę namiot. Może tu śpi nadal. Nie, myślę, że już nie. Nie ma go. Nie, no trzeba iść do lasu. Ej, tu jest coś napisane, zobacz. Hunting Area, czyli tędy musimy iść po prostu za znakami. No tak? Chyba 3. raz tam już idziemy. No to i chodźmy za tymi znakami, co nie? O, okruszki Maxa, czyli tędy wracamy do obozu. Tu byliśmy, tak. To możemy wrócić do wozu teraz, chodź szybko. To możesz iść i patrzeć na kamery. Ej, patrzcie, kamera i zdezaktywowana, Rake tu był widocznie. No, zamontuj lepiej. A to niedobry Rake, co nie? Rake jest taki zuchwały tutaj, bym powiedział nawet. No bardzo. Mr. Rake, gdzie jesteś? Kuwa? Ej, patrzcie, ta kamera nie jest dezaktywowana. Brawo, Sherlocku! No. Ej, słyszycie? Dobra, tu jest jeszcze jedna budka, może chodźmy do niej. O, właśnie, zawsze Rake pojawia się, jak jesteśmy w pobliżu budki. Chodźcie. Rake lubi budki strasznie. Ty bywaj, Rake'u! Cześć, może ja wejdę, bo jak ja wchodzę na budkę... Ty jesteś naszym snajperem, Admiros. Co tam jest? O, tu jest jakaś budka jeszcze. Jeszcze więcej, one się rozmnażają, te budki. Ach, nic w niej nie ma. Coś tak koślawo tu atakuje. A co, jak byłeś sam, to częściej atakował? Zinglu częściej atakował, no. No mówię, on się tutaj delektuje po prostu nami. To jest, wiesz, to jest tak hidden. Delektuje się. Ja mu się zaraz, kurwa, zdelektuje. No. Poza tym widzi, że musimy się rozmnożyć. Jak pewnie się rozmnożymy, czyli rozdzielimy, to będzie częściej atakować, bo on widzi, że jesteśmy razem, wiesz, bo to jest inteligentny. No i właśnie się oddzieliłem. Gdzie jesteście? O, i teraz Admiros będzie przynętą. Dobry pomysł. A nie, jest, dobra, jest. Ej, chodź, mam pomysł, chodźcie do budki, mam pomysł. Do budki? No. Jesteście, chodźcie do budki, mam pomysł. To, jak nie, Bladi, nie. Chodź, nie. Co ty masz za pomysł? Mówię wam, nie zgadzam się. Czy to jest związane z nami, coś, Bladi? Na pewno nie, znaczy tak, troszeczkę tak. Czy ty chcesz nas użyć jako przynętę? Nie, zobaczysz, wszystko w swoim czasie, Max. Tylko gdzieś tam budki, bo już nie pamiętam, tu gdzieś, tak? No, dobrze mówiłem? Gdzie te budki są? No, o, tam jest buty, chodź, mam pomysł. Patrz. Boże, co to Max, ty to krzyknąłeś? Tak. Nie krzycz tak. Jezu, Max, nie rób tak! Właśnie, Max, co ty chcesz, żebyśmy ogłuchli? Dobra, ej, plan jest taki, patrz. To nie... Ja z Admirosem mam snajperki, co nie? Nie zgadzam się! Chodź, Admiros, my staniemy tutaj, a Max, ty będziesz iść tam prosto, widzisz tam na wprost. I my będziemy się osłaniać. No idź, dobrze będzie, to dobra strategia. Nie zgadzam się. Dawaj, Max, Max, idź, no zobaczysz, dasz radę. Nie zgadzam się. A właśnie, i jeszcze a my zostawimy tu zabezpieczenia, dobra. To nas Rake nie załachaczy od tyłu i od przodu też może. O, teraz mamy, jest. Dobra, gdzie jesteś, Max? Zgubiłem cię. O, dobra, idź do przodu. Jakby coś cię zaatakowało, to będziemy osłaniać, no. Fuck you. Szybciutko. Dobra, osłaniaj go, Admiros. To jest taka misja kamperska, co nie? No. Na razie już mam go prawie poza zasięgiem. Nie, no jest zasięg. Nie, ale Max, całkiem dobrze widać przez to. Max, zacznij wyglądać apetycznie. Nie schodzić z drogi, bo się zgubisz. Cip, Rake'u. Co ten Max, co nie? Halo, Rake'u. No już prawie go nie widzę. Tak się oddalił. Muszę się inaczej ustawić, bo trochę sosem mi zasłania. Jezus! To był całostrzelił. Przestań. Ja myślałem, że to ja strzeliłem przez przypadek. No bo tak było. Znalazłem AMO! Dlatego strzelił, żeby zawiadomić nas. No Rake, no weź się do roboty, chłopie. Dobra, to teraz pomału wracaj, Max, dobra? Bo z tej strony może teraz cię zaatakuję, jak będziesz wracać. Ale pomału, a nie biegiem. On ucieka! A nie... No, pomału wracaj, bo jak się nie zaatakuje. Nie bój się, nie ma go. To było straszne, życie mu się chyba regeneruje. Ej, Admiros, wiesz co, idź teraz ty na przynętę, może po prostu nie lubisz Maxa. Nie. A Max, idź w drugą stronę na przynętę, to jest dobry pomysł. Max, idź teraz w tą stronę. A my z Admirosem pokampimy. O, teraz na pewno cię zaatakuje. Dawaj! O, to najlepszy widok jest, zobacz sobie, Admiros. No, nawet. Dobra, zacznij go wołać jakoś, Max. Na przykład cip, Rake'u. Czas na mały obiad, tak mu powiedz, to wtedy podejdzie. No. Nie jestem mały. Ale do krzaków nie wchodź. Ty mnie nie mów, co mam robić. Ja dobrze wiem. No i do krzaków. Gdzie on jest? Dobra, chyba on tu nie przyjdzie, musimy inne budki sprawdzić. Ej. To już Maxa nie widzę nawet. Muzyka mi się włączyła, chodźcie tutaj. No dobra. Chodźcie tutaj. No to chodźmy. Coś tu będzie. Coś. Co tam Max mógł znaleźć? Zaraz zobaczymy. Może małego Rake'a znalazł. Może znalazł, może on ma dzieci na przykład, się on zmierza. Muzyka mi tu gra. Poczekaj, zgubiłem się, on ten poszedł? Tam jest wodospad. Tędy. Czy nie? To jest ten wodospad tam? Nie. Tutaj chyba poszedł. O, widzę światło. O, muzyka. O, faktycznie muzyka. Czyli żarty się skończyły. O, nie wystarczyłem. Ej, czyli to jest droga do siedziby Rake'ów. Chodź, pójdziemy tą ścieżką do Rake'a. No. Będzie jakaś intryga. Jest tam! Ej, stoi tam. Co? Widzisz tam taki stojący Rake tam daleko? Gdzie? Wprost, tam. Gdzie? To nie jest Rake? Nie. Nie. A co to jest? Nie wiem. Co to za dym jest? Nie wiem, trzeba to zbadać. To jest wodospad chyba. Naprawdę wodospad? Z dym? O, co to za dym? Wodospad. Dymiący się wodospad, no. Ciekawe. To byliśmy tutaj. No właśnie, Rake się raczej nie kąpie, to nie ma co wchodzić. A to jest tutaj? Nie. No, to jest tutaj. Teraz nie, no ten Rake to jest leń, naprawdę. Hej, Admiros, Max, gdzie jesteście? No tu. Przy wodzie? Aha, i nie można skakać. No ojej, 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 ojej! Admiros, chyba popełniliśmy fatalny błąd. Nie, czemu? Ja nie mogę stąd wyjść. Nie możemy stąd wyjść. Nie, ciekawe. To wodą, wodą chodź. Czekaj. O, wodą da się wyjść. Do wodą wyjdziesz. No chodź, już? Wodą wyjdziesz, no. O, widzisz? No dobra. Namówiłeś mnie. Głęboko tam woda. Gdzie jesteś, Bladi? No w wodzie. Bladi jest w wodzie? A, no. Co? Tu jestem, hej. A dobra, tam jesteście, o! A to ja z Bladim cały czas byłem, a okej. Dobrze wiedzieć. No nie ma podpisane, no to co? Ale tu, FPS-y skarczą, nie? No, straszliwie. Nie no, na Rake'u, zawodzisz mnie, no weź się chłopie do roboty. Mówię ci, oni po prostu wie, że jesteśmy razem, co nie? Dlaczego w multi ktoś nie może być Rake'iem? No, wtedy to by było straszne co chwilę. Dokładnie, tak by było. Nie no, chyba musimy się rozdzielić, ale to jest chyba najgorszy pomysł. No nie, chyba musimy, tak, dobry pomysł. A może się po prostu... Dobra, chodźmy do bazy i po prostu Admiros pójdzie na zwiady, a my będziemy go obserwować w kamerach. No, dobry pomysł. Dwie osoby niech idą na zwiady, a jedna niech sobie obserwuje. To a, no dobra, to tak możemy zrobić. To ja z Admirosem pójdę, a ty Max będziesz nas obserwować i nam podpowiadać ewentualnie. Okej. Na przykład mówić nam Rake na lewo, a my wtedy, o kurczę, faktycznie. Tylko, że ja wiesz, żeśmy tak chaotycznie tutaj ustawali kamery, więc ja nie wiem, która to która, nie? Nie no, co ty, w miarę nie chaotycznie. I zapewne zniszczył już kilka tutaj. Nie jak no, co, on niszczy kamery, a jego nie ma. Tak, on niszczy kamery. W tym domu nie byliśmy chyba. Słyszałem jakieś tuptanie. Ej, tam coś było. Świnia. A, to świnia. Co to za domek? Pierwszy raz widzę ten dom, co nie? Weźmy dom Rake'a. O, jaka ładna strzelba. Strzelba. Co jest grane? Co to było? Boże, coś mnie uderzyło. On pewnie jest na zewnątrz. Au, coś mnie uderzyło. To straciłeś życie? No. I odleciałem. No. Jest na zewnątrz. Już nie. Był. Dobra, nie ma. Rake, kurna! Nie ma go, dobrze. Już myślałem, że jest. Tam jest jakieś światełko. Okej. Dobra, mam strzelbę, wiecie? Dobrze. 2 naboje ma. O! 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 Ciekawe. Snajperka! Jest! Max ma snajperkę! Sprite! Sprite? Sprite. Coś na miocie siedzi? Nie. Nie ma nikogo. Co tam jest w tym namiocie jakiś... A, to krzak. Okej. No dobra, idź do tego światełka może, Max. To kamera. Czyli jesteśmy na dobrej... A, tu byliśmy, dobra, to jest domek Rake'a, okej. Czyli nasze obozowisko... Jest tam, tak? Jest tam. Tu do budki i w prawo. Ja szczerze mówiąc jestem trochę pogubiony, co nie? To tu tak do budki tylko. I tu w prawo. I tam. Prowadzisz nas w paszczę Rake'a. Nie. No tak mi się wydaje. Nie. Zaufajcie. Nie, to w sumie nie wiem po co chcemy tego Rake'a upolować. W sumie nie jest agresywny. No ale nie wiem co on robi ty. Oj, tu ustawimy jedną kamerkę. Może się z nim zaprzyjaźnimy. Dobry pomysł. Można. O, jest kamerka, dobra. I na całej długości tej drogi mamy kamerki, dobrze. Dobrze. A nie, czekaj, tu nie ma jeszcze. Kiedyś były może. No były, bo chyba zniszczył. Okej. I teraz... Jest! To jest złe przeczucie co do tego. Jest obozowisko, dobrze. Światło! Jej! No, w końcu udało się, znaleźliśmy znowu kruszki, udało nam się w końcu. Dobra, i tu mogę zamontować kamerę jeszcze? Bezpiecznie w środku. Ja nie mam kamer już. O, tylko 3 kamery są w sumie. 3 kamery? No, tylko. To czekaj. Reszta nie ma. Dobra, wpadłem w pułapkę, super. Nie żyjesz? Nie wiem, połowę życia mi zabrała. Tyk. I jeszcze tamtą kamerę. I będą wszystkie. Nie ma apteczki. Nie ma już. Tyk, okej, kamery zamontowane. Wracam. No dobra. A wy będziecie mogli iść. Dobra, gdzie jesteś, Bloody? Tutaj, w obozowisku. Okej, moi drodzy. Droga wolna, idźcie. Dobra, to chodź. Idziemy. Którędy idziemy? Tędy? Tędy chodź. Kamera numer 0. Kamera numer 1. Kamera numer 2. Kamera numer 3 jest na obóz. Nie wiem, gdzie są kamery w sumie. Tego nie ma. O, patrz! Jakiś kanał wentylacyjny. Nie wchodź! Nie wchodź. Gdzie wy poszliście tak w ogóle? Do kanału wentylacyjnego Rake'a. Nie, już myślałem, że nas zajdzie od tyłu. Ale w którą stronę? W którą stronę poszliście? Do tyłu? Na północ. Zaraz za obozem w prawo. Dokładnie. Za obozem w prawo? No. Tam niziutko jesteśmy. Na kamerach was nie widzę w ogóle. Tutaj jesteśmy. Tam! No. Z tyłu do obozu. Chodź, wtedy pójdziemy może, Admiros. Tylko, że tam jest tylko jedna kamera. No to chodźmy. Tam zamontowałem ostatnią kamerę i dalej już nic nie zamontowałem. Ja myślę, że jego nie ma, on już sobie poszedł gdzieś. Widzę was, jak idziecie. Jeżdżę! What the fuck? Widziałem całą akcję, pobieg do obozu! Pobieg do obozu! Szybko za nim! A Max, uciekaj z obozu, on do ciebie biegnie! Jestem widzę go, widzę go! Do mnie! O Jezu! Bieg do mnie! Dawaj go! Dawaj! Zabił mnie! Zabił cię? Zabił mnie! Tak, ale zrespawniłem się! Dawaj go! Nie! Ucieka, ucieka! Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Do lasu pobiegł. Jest! Dawajcie go, jest tutaj, jest tutaj! Ja się zrespawniłem, nie mam żadnej broni! Niech mi da spokój, w końcu nie mogę wstać! Jest tutaj! Zaatakował mnie! No to teraz to się uaktywnił! Brawo, Rake'u! Rozwalił kamerę! Gnojku jeden! Wracaj tu! No nie wierzę! Dawajcie go! On mi odwalić ode mnie w końcu! Uciek do lasu, konie go! O nie! Znowu ja! Szybko, za nim! Dostał! Dawajcie, bijcie go, ja nic nie mam! Nie, znowu mnie! Nie no, nie kończy po prostu ten Rake. Ja jestem tylko przynętą. Spokojnie, spokojnie. Okej, chyba się ustawił. Jest, widzę go! Cały czas go śledzę. Gdzie jesteś? Zaatakował mnie znowu! A ja jestem... Jest, widzę go, widzę go, widzę go! Nie, czemu znowu? Nie, no co jest grane? Biega tutaj, biega tutaj. Ja jestem, zaraz zginę, ja naprawdę, zaraz umrę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja też, ja już umarłem! Dawaj, zaraz mnie zabije. Ja już umarłem, ale odrodzisz się bez broni, to jest właśnie problem. O. I co potem? Koniec? No nie wiem. Do obozu, do obozu, do obozu, wszyscy do obozu. Nie, może on mnie zabił przy obozie, może tam moja broń leży. Może leży, tak. Oby. Ale widziałem całą akcję na kamerach, jak byłem zaatakowany. Nie ma broni! Nie ma, patrz, to moje zwłoki leżą. Dobra, dajcie mi apteczkę, bo ja mało życia mam. Nie ma apteczek! Nie ma już! I nie ma broni! Nie ma broni, nie ma apteczek, nie mamy niczego tak naprawdę już. Ja mam tylko 6 AMO. Mogłem wam wyrzucić. To nie jesteśmy w stanie go wykończyć. Może znajdziemy jeszcze jakąś broń. Może mogę wam wyrzucić, jak macie ten... Nie można wyrzucać. No to nie mogę wam wyrzucić w takim razie. Nie, musisz umrzeć raz... biegnie! W obozie jest! Ale skończyła mi się do obozie jest! Gdzie on poszedł? Gdzieś tam. Nie wiem, zaatakował mnie. Gdzieś tam pobiegł. Tamten pobiegł, w tamtą stronę. Idź po niego, idź po sprzętę, ja będę cię osłaniać z daleka. Możemy rozstawić tu pułapki i też go w ten sposób zranić. No, może, tak. Tylko, że nie mam żadnej pułapki. Na prawo pobiegł. Ale mam pomysł, na prawo? No, tam pobiegł bardziej. Uważaj na pułapki. Widzę. Podnosząc jedną pułapkę z ziemi, dostajemy 12. O! Prawda? Tak. Fajny bóg. Cześć. Dobra, nie ma go, poszedł sobie. Kurde, mało życia mam. Ja też mam bardzo mało życia. Ale tu wszędzie pułapki porozstawiałem. Dobra, ja sobie idę na kamery, moi drodzy. Cyk. I jeb. Dobra, wszystkie kamery działają. Nie mogę rozstawiać tych pułapek już, śmiesznie. Skończył się limit. Ja mogę cały czas. Najgorzej, że kurczę, ja nie mam życia już praktycznie. Ja też. A kurczę, on silny jest ten Rake. Ile razy z niego strzeliłem, to się w głowie nie mieści. Połowa życia mu została. Dobrze, ale... Ej. Kto nam dołączył? Rocky Dogi. Rocky? No. Rocky! Wypierdzielaj, my nagrywamy. Ej, gdzie widać, ile mu życia zostało? To na górze? U góry, tak. Kurde, chyba nie wiem, czy ani chociaż raz w niego trafiłem. Ja trafiłem w cholerę razy. Ale on strasznie mało traci. Tyle co. Wow! Rozwalił kamerę numer 2. Nie, numer 3. A gdzie jest numer 3? Nie wiem, gdzie była numer 3. Gdzieś tam jest. No, tam jest coś czerwonego, idziemy. Jest tam, tam rozwala, dokładnie tam. Dawać, dawać, dawać. On tam jest, on tam jest. Rozwalił jest? Obydwie kamery. Nie widzę go. Nie ma go. Kurna, przez chwilę rozwalił tu kamerę. Musi tu być. Skoczy zaraz na nas i mnie zje. Ja nie mam broni. Ja powinieneś ty, Max, iść. Bo masz broń. A ty już straciłeś broń? Nie. Ja mam broń, tylko że ja mam tylko snajperki, ale mam mało życia. No to ja powinienem się, ja nie mam żadnej broni. Ja mam 6 naboi do strzelby. A ja mam do snajperki tylko, 18, ale ze snajperki się ciężko strzela. Idę zobaczyć, jak z kamerami stoimy. 1/4 kamera jest nieaktywna dziś. W obozie i tamta dalej jest aktywna. Gdzie ona jest? 4. kamera była przy bramie. O, przy tej bramie tam. Tam, gdzie jest brama? Tam, gdzie strzałka was prowadzi. Dobra, chodź. No. Tam była... Tak, na pewno. Zamontujcie ją. No i... No wpadłem w pułapkę, no nie wierzę. Idź, Admiros. Mam tyle życia, ja i tak nie mam broni, więc to i tak żadnej straty. Zamontujcie tam kamerę, będę widział wtedy. Dobra, gdzie on idzie. Brama jest. I za bramą powinno być zaraz drzewo z kamerą. Pyk. Dobra, widzę was. Jest. Okej. Czyli wszystkie kamery gotowe. A Rejka nie ma. Trójeczka i 2 to jest patrzenie na obóz. Rozwalił czwartą! Czyli tą koło bramy. Koło bramy, idzie trzecią, idzie do was! Zabij go! Strzeliłem go! Ucieka! Rozwalił kamerę numer 3. Nie rozwalił go! Jest tam, idę wam pomóc! Umarłem! Idę wam pomóc! Widziałem go. No to jestem na hita teraz. I nie wiem, idzie do mnie, fuck! Aaaa! Goddammit, nie wiem, gdzie uciekł. Nie wiem, ja uciekam. Nie wiem, czy w dobrą stronę. Ja też jestem w ogóle w obozie i... Kurna. Jedynie co pułapki mogę rozstawić. Nie, pomoc! Co jest? Gdzie ty jesteś, Bladi? Ja jestem też w obozie, mam strasznie mało życia. Ja jestem też w obozie. Ja na hita jestem. Bladi, ja mam pełne życie. Bladi? Muszę osłaniać swoim ciałem. Bladi nie odpowiada! Bladi! Umarł. Co mu się stało? Bladi! O matko, aż tak Rake go wystraszył? No. Dobra, Admiros, patrz na kamery, ja idę A, wywaliło go. O, Bladiego wywaliło, coś nowego. Ja idę zamontować tą kamerę na bramie tam. Które są nieaktywne? Tylko jedna? Czwarta jest nieaktywna. Dobra, obserwuj. Nie mogę obserwować, bo coś się zbagowało. Dobra, już. 3. zniszczył. 3? To była chyba ta za bramą, tak? Oh shit. Nie. O, nie, zabił mnie. Widzę go. Widziałem go, koło bramy. Ja już nie mam broni. Ja też, nie mamy broni, moi drodzy, więc to chyba będzie koniec. Pułapki mamy jedynie. Tylko pułapki, to będzie... No. O, jeszcze na koniec nas zabije. Dobra, co Bladi napisał? Nie wiem, co Bladi napisał. A gdzie coś napisał? Napisał do mnie na Steamie, ale nie mogę zrobić Steama, więc... A, to ja Nie, Rocky. Wywaliło mu pewnie neta, Rocky napisał. A Bladi nic, pewnie nie ma go. No to będziemy musieli kończyć chyba. No. Także na tym zakończymy. Ale połowę życia Rake'a żeśmy zabrali, więc to jest dobre. To tak. Wyrzuciło coś mnie. Bladi. No właśnie, też chcieliśmy kończyć odcinek. Skończymy nam się bronie. Nie mamy nic, Rake ma połowę życia, troszeczkę mniej niż połowę. Nie jesteśmy w stanie tego wygrać, musimy to zakończyć. No dobra, ja i tak zakończę, bo mnie wyrzuciło. No, dobra, to dziękujemy za dzisiaj. Na razie, hej! To tak, może jeszcze dobrym do swojego, co nie. No dobra, niestety wyrzuciło mnie, ale i tak ogólnie nie mieliśmy już broni i niczego, więc i Rake miał jeszcze połowę życia, więc niestety pierwsza próba połolowania na Rake'a niepowodzenie. Tak. Może następnym razem będzie lepiej. Może jakieś podpowiedzi, może coś można robić, kurczę. Ale widziałem, że jak zginąłem, to była możliwość wybrania Rake'a, ale jeszcze była nieaktywna, więc być może oni już tutaj pracują na tym, żeby ktoś był Rake'iem, więc następnym razem może już będzie to. Trzeba będzie napisać, ja napiszę do twórców i zapytam się, kiedy planują. No, czemu nie? No dobra. To na tyle, moi drodzy. Elo, elo! Nara! Elo, elo!